W naszych tutaj spotkaniach w Akademii Zdrowego Rozsądku nie staram się reagować na wydarzenia bieżące. Zresztą jak Państwo pewnie zauważyli, w ogóle ostatnio staram się od bieżączki uciekać, bo zbyt nudne stało się to łojenie i układanie się sztachetami, na którym polega nasze życie publiczne. Mało myślenia, dużo wzmożenia. Nieustannie taka zasada we wszystkim panuje. Więc staram się od tego uciekać, a zwłaszcza w Akademii Zdrowego Rozsądku nie mówimy o sprawach bieżących, ale od czasu do czasu warto się bieżącą rzeczywistością zainspirować. Dzisiaj złamię trochę swoje zasady i chciałbym, żebyśmy pomyśleli, chciałbym Państwa namówić do skupienia uwagi na kwestii, która się w ostatnich tygodniach, w ostatnim tygodniu dosłownie nieustannie przewijała gdzieś w tle wydarzeń. To nie były wydarzenia z pierwszych stron gazet, ale to są wydarzenia z interesującej Polaków strefy medialnej. Podsumowując to, co się dzieje oczywiście na całym nawierzchu tych wydarzeń medialnych, rewolucja w telewizji państwowej, a może nie rewolucja, a może tylko udawana rewolucja, odwołanie Jacka Kurskiego, czy Jacek Kurski został odwołany za karę, czy w nagrodę, czy po to, żeby go pozbawić wpływów, czy po to, żeby dać mu większe wpływy, tak dalej i tak dalej. To jest oczywiście dyskusja o polityce, nie o mediach, a ja chcę dzisiaj o mediach, a nie o polityce z Państwem rozmawiać, chociaż trudno jedno od drugiego oddzielić. Powiem od razu, to pierwsza teza. Nie ma mediów niepolitycznych. Nawet te teoretycznie niepolityczne, jak rozrywka, prasa kobieca, kanały kobiece, to one są dopiero polityczne w najgłębokim sensie, ale o tym za chwilę. Nie chcę mówić o bieżącej polityce partyjnej, a w takich kategoriach umieszczam zmiany w telewizji państwowej. Ale oprócz tego dzieje się i w mediach prywatnych, proszę zwrócić uwagę. W ostatnim tygodniu Radio Tok FM zdjęło z anteny Piotra Najsztuba. Szalenie bojowego, histerycznego wręcz i nieobdarzonego najlepszym smakiem, powiedziałbym, bojownika antypisowskiego. W tym samym Radiu Tok FM Tomasz Lis nadal nie będzie zapraszany do programów, a już jest od dawna, ponieważ korporacja Ringer Axel Springer usunęła Tomasza Lisa z funkcji redaktora naczelnego Newsweeka. Widać zresztą po jego Twitterze, że wprawia to go w głęboką frustrację i teraz wysyła bardzo dużo tweetów, chyba niezbyt przemyślanych, jako tego taka zastępcza działalność medialna. Piotr Kraśko w kolejnej korporacji, w korporacji Discovery, która jest własnością TVN-u, został po cichutku zdjęty z anteny, nie wraca, jest na bezterminowym urlopie. Chyba jednak nie wróci. Proszę zwrócić uwagę, w telewizji państwowej no to mamy do czynienia z po prostu działalnością partyjną, co najlepszym dowodem jest to, że o odwołaniu Jacka Kurskiego z kierowania Telewizją Polską nie poinformowała nawet Rada Mediów Narodowych i nie ona wyjaśniała przyczyny, tylko rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, pan Fogel, napisał i sam prezes, już były w tej chwili prezes Kurski, otwartym tekstem powiedział, moje środowisko polityczne, prawda, tutaj uznało, że nadaje się do jakiejś innej, bliżej nieokreślonej pracy. Czy rzeczywiście tak uznało, czy może uznało co innego, to nie wiemy, ale tym się dzisiaj nie będę zajmował, bo jak mówię, nie o polityce partyjnej, a o polityce medialnej chciałbym, żebyśmy porozmawiali. No dobrze, no tu wiadomo, kto podjął, jeżeli mówimy o środowisku politycznym Jacka Kurskiego, to doskonale wiemy, kto podjął decyzję i że nie był to pan Krzysztof Szabański, ani pani Kruki i pani Lichocka z Rady Mediów Narodowych, tylko zupełnie kto inny. Natomiast kto podejmuje takie decyzje, żeby pozbyć się Lisa, o którym więcej tutaj w jednym z poprzednich filmów mówiłem, kto podejmuje takie decyzje, żeby pozbyć się Kraśki? Kto podejmuje takie decyzje, żeby pozbyć Najsztuba, który to Najsztub już skomentował to, że Radio Tok FM bierze udział w nagonce, którą Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało, no to dla wyznawców religii antypisowskiej może być pewnym dysonansem poznawczym, bo to jak to w nagonce bierze Radio Tok FM, które należy udział, które należy do Agory, ale przecież w samej Agorze mieliśmy bardzo znaczący konflikt, który troszeczkę został zatachlowany i teraz się już nie słyszy o walce redakcji Gazety Wyborczej z zarządem spółki Agora, która tę gazetę wydaje.
Ale przecież ten konflikt zaistniał i chyba o coś tam konkretnego chodziło. Otóż, proszę Państwa, teza pierwsza. O ile media państwowe przywykliśmy do tego, że są polityczne, to media prywatne bywają traktowane jako media wolne. Tak, pani Monika Olejnik, mam mój ulubiony żart, ile razy wchodzi na antenę, to już się przedstawia, tu TVN24, wolne media. Ha, ha, ha. Dlaczego one nie są wolne? Ponieważ one są mediami korporacyjnymi. I to jest ta rewolucja, której jakoś nikt nie chce zauważyć. Nam się wydaje, prywatne znaczy działające na rynku. Znaczy ma swoich odbiorców i ci odbiorcy ich utrzymują. Znaczy wolne, znaczy pluralizm. Jedni będą takie robić. Proszę Państwa, to jest legenda założycielska demokracji liberalnej. Ona jest od wieków, dobra, przesadam, od dziesięcioleci już nieaktualna. A dzisiaj jest bardziej nieaktualna niż kiedykolwiek była aktualna. Nieaktualna. Ona była aktualna w czasach afery Dreyfusa. Tak, to był ten wielki moment założycielski liberalnej demokracji, tego co nazywam liberalistokracją, tej warstwy opiniotwórczej, która się wtedy objawiła, bo może warto by kiedyś o aferze Dreyfusa pogadać szczerze, bo tam różne bzdury na ten temat nabudowano, a istota sprawy była nieco inna. Ale istotą sprawy było to, że to był moment, kiedy pojawiła się opinia publiczna. Ta opinia publiczna pojawiła się dzięki temu, że istnieli dziennikarze, istniały media. W tym momencie to były głównie czytane, drukowane gazety. Ale, no tak, w czasach afery Dreyfusa w samym Paryżu było, nie pamiętam dokładnie, gdzieś to cytowałem, 58, koło 60 dzienników. Rozumiecie Państwo, w Paryżu, no to było wielkie miasto na owe czasy, nawet na dzisiejsze czasy byłoby wielkie nadal przy tamtej liczbie ludności, ale w jednym mieście wychodziło 58 gazet i każda z nich otrzymywała się ze sprzedaży. Wtedy rzeczywiście, jeżeli tyle było trybun, tym pasowała ta, tym pasowała tamta. Tacy dziennikarze mogli pisać tu, inni gdzie indziej. Jedni byli mało znani i dzisiaj nie pamiętamy. Drudzy byli gigantami, takimi jak Emil Zola. I ich oskarżam brzmiały jak dzwon w debacie publicznej. Ale był ten pluralizm. Ale to jest wszystko dawno i nieprawda. Pomijając historię, ewolucję, jaką przechodziły media, co zmieniło to, że obrazek stał się nośnikiem, a nie słowo, co zmieniło to, że media lokalne przestały istnieć, że powstały grupy medialne, w które się wsysały, na przykład gazety lokalne, które kiedyś były setki w Stanach Zjednoczonych, dzisiaj nie istnieją, to znaczy one istnieją, jest ten tytuł, ale jest to część wielkiej korporacji, jakiegoś Warnera, jakiegoś CNN-u, to chyba zresztą to samo w tej chwili, bo już była jakaś fuzja. W każdym razie, nie wiem, zresztą tych korporacji jest coraz mniej przez te fuzje, tak? Więc w końcu się okazuje, że to jest wszystko w tych samych rękach. Proszę Państwa, jeżeli ktoś jest w korporacji, to mówienie, że on jest wolny, to jest kpina. On jest galernikiem. I ci ludzie, którzy są dziennikarzami w naszych oczach, nie są dziennikarzami w dawnym sensie tego słowa. Też są galernikami. Jeżeli wolność polega na tym, że oni mogą krytykować rząd, i mówię się wydaje, tak, bo my jesteśmy wolni, bo my krytykujemy rząd, do momentu, kiedy korporacja ma interes w tym, żebyście krytykowali rząd. To ją będziecie krytykować. W Polsce akurat tak jest, że wielkie korporacje medialne przynajmniej dotąd miały interes krytykować rząd, w związku z czym ci, którzy chcieli jeździć po PiS-ie, mogli tam sobie nadawać na PiS i mieć wrażenie i udawać przed swoimi zwolennikami, jesteśmy wolnymi mediami, bo sobie tak mówimy tutaj, co chcemy, bo PiS nam nie może nic kazać. PiS wam nie może nic kazać, ale korporacja wam może postawić pudło na biurku, ochroniarz obok, dawać kartę służbową, komórkę, prawda, 10 minut na spakowanie rzeczy, ochroniarz wyprowadza za budynek po show. I nie chroni przed tym żaden status gwiazdorski, skoro tacy ludzie jak Lis, skoro tacy ludzie jak Kraśko wylatują po prostu jednego dnia. Korporacja może jednego ludka wymienić na drugiego, to są tylko korpoludki. Więc ci, którzy pracują w mediach państwowych, bywają demaskowani jako żołnierze sprawy pisowskiej,
Powiedzmy, że tak, tak jest. Wielu z nich znam przecież jeszcze z dawnych czasów, kiedy wspólnieśmy walczyli przeciwko temu obozowi, który obecnie jest w opozycji, a nie było to mile widziane przez ten obóz, jak rewizja we Wproście, czy wrogie przejęcie Rzeczpospolitej i Tygodnika Uważam, że zniszczenie i parę innych historii pokazało. Ale wielu z nich, z moich kolegów ówczesnych, nadal jest moimi kolegami i oni się czują po prostu tak, żołnierzami, walczymy tutaj. PiS walczy o to, żeby Polska była Polską. Tamci walczą o to, żeby była euroregionem i walczymy piórem, mikrofonem, kamerą. To jest taka nasza dola. Ale to nie znaczy, że ci po drugiej stronie to oni są dziennikarzami. Jest paru dziennikarzy, nawet tam w korporacjach. Jeszcze nie wylecieli. Nie będę wymieniał nazwisk, żeby im nie zaszkodzić. Są takie miejsca jak Dumny Jestem, Nasz Tygodnik do Rzeczy, który jest nasz, w którym statut spółki jest tak napisany, że mamy pełną gwarancję, że właściciel ma prawo do dywidendy i zarabia na nas, ale nie ma prawa ingerować w naszą pracę. Co na przykład w Agorze, jak się wydaje, zawiodło. Chyba nie mieli takiego zabezpieczenia, chociaż to rzeczywiście też nie jest typowa korporacja, z uwagi na to, że wciąż żyje Adam Michnik, który ma tam tytuł dożywotniego naczelnego, w związku z czym może jakieś pomysły zarządu blokować. Ale jak widzimy, Agora przy całym tam gadaniu o etosie też idzie w kierunku normalnej korporacji. A czym się kieruje normalna korporacja? Normalna korporacja kieruje się zyskiem. Zysk niekoniecznie musi być zyskiem finansowym. Korporacja kieruje się zyskiem politycznym również, ponieważ jej wielkie interesy zależą od posadowienia w jakimś układzie. Korporacja się kieruje oczywiście tym, żeby zdobywać reklamy, więc musi szanować interesy reklamodawców, więc jeżeli ktoś narusza interesy reklamodawców, to perspektywa znalezienia kartonu na biurku jest dużo, dużo bardziej prawdopodobna niż wobec takiego najmodniejszego we współczesnych mediach typu dziennikarza, którego w moim pokoleniu pogardliwie nazywano kelnerem, to znaczy co kierownictwo zamówi, to on przynosi na łamę dostarcza. To jest bardzo potrzebny typ w każdej korporacji. Proszę Państwa, żebyśmy to zapamiętali. Media korporacyjne nie mają nic wspólnego z tym modelem dotąd przywoływanym, legendarnym czwartej władzy, kontrolujących władzę, tych, którzy patrzą władzy na ręce, dziennikarzy, którzy się kierują prawdą i tak dalej. Nie. To są korpolutki, które szuflują masę informacyjną, tak zwany content, i produkują ten content. Są korpolutki, które produkują sprawozdania chyba. Jak patrzę na korporacje, no i głównie jakieś prezentacje robią, w tych PowerPointach innych, tak, robią te prezentacje, żeby inne korpolutki im dostarczają analizy do tych prezentacji, jeszcze inne im tam dostarczają jakieś innych tego. I są takie korpolutki, które właśnie robią w tej medialnej części korporacji i szuflują content, prawda? No i jakąś swoją politykę korporacyjną te media mają. Jak to stary żart mówi, włączasz TVN, jest źle i będzie coraz gorzej, włączasz TVP, jest dobrze, będzie coraz lepiej, włączasz Polsat, jest jak jest, kupujcie subskrypcje i wspierajcie interesy prezesa Solorza. No i taka polityka oczywiście w którymś momencie może się zmienić. Może dojść do wniosku korporacja na przykład, że właścicielom zaczyna być po drodze z inną linią polityczną. Tego się nie robi na chama, ponieważ zbyt ostre szarpanie wajchą jest psuciem brandu. Bo ludzie lubią być okłamywani, lubią naiwnie sobie myśleć, że to jest to, co oni myślą, że to jest, że to są wolne media, które tam siedzą dziennikarze i kierując się prawdą robią nam to, co na antenie, to, co im sumienie każe robić, a nie po prostu szuflują ten content pod okiem swoich superwajzerów, którzy pod okiem egzekutywów patrzą, żeby to wszystko przynosiło się, prawda, przekładało się na odpowiednie zyski, nie psuło interesów co najmniej, albo jeszcze tym interesom, żeby sprzyjało. No ale w pewnym momencie powolutku, no to takie powiedzmy okręt duży, to zanim zawróci, zanim zmieni kurs, to chwilę musi potrwać, ale tak się robi. Jedni spadają z anteny, drudzy się przenoszą na jakieś inne
trzeci wiedzą, co robić. To jest jedna rzecz bardzo ważna. Mówimy dzisiaj o korporacjach. Jeżeli mówimy o tych mediach, które mają wpływ, to praktycznie nie ma już innych mediów niż należące do korporacji. A korporacje rządzą się logiką korporacji. A jaką logiką się rządzą korporacje? O tym ja książkę pisałem i wiele filmów mówiłem i dużo lepiej zapewne napisało to wielu autorów zachodnich w książkach, których też tutaj Państwu tytuły wskazywają. Tylko że ta korporacja ma bardzo szczególne znaczenie w systemie państwa, ponieważ ta korporacja zarabia na manipulowaniu emocjami. I zyskała i wypracowała te korporacje. Taka korporacja, mam na myśli, taka korporacja medialna, wypracowała metody zarządzania emocjami. Z tego są ogromne pieniądze. Ale to ma też ogromny wpływ na państwo. Ponieważ zarządzanie emocjami może sprawiać, że masy, a w systemie wciąż formalnie demokratycznym przy przeróżnych wypaczeniach, że użyję słowa z minionej epoki, jakim podlega liberalna demokracja, to wciąż jeszcze masa wyborców ma swoje znaczenie i masa ludzka ma tutaj swoje znaczenie. Żadna władza nie może zlekceważyć tej opinii masy. W związku z tym ten, kto emocjami tej masy zarządza, a emocje bardziej powodują ludzkimi zachowaniami niż argumenty, niż racje, niż rozumowe, rozmaite sprawy. Ten, kto tymi emocjami zarządza, ma ogromny wpływ. Jeśli zarządza strachem, jeśli zarządza wściekłością, te najprostsze emocje, które najłatwiej wywołać. No, często tu podaję przykład, który moim zdaniem powinien być przykładem klasycznym, bo jest szczególnie szokujący. Jeżeli jakiś, przepraszam, pewnie już Państwo ode mnie słyszeli w innych filmach, ale powtórzę króciutko, jakiś wieśniak z Kentucky bitej dechami prowincji, który ogłosił się pastorem nowego kościoła składającego się z kilku członków jego rodziny, powiedział, że spali Koran we wtorek. No i z tego wynikły zamieszki w 40 krajach świata, ponieważ to zostało podchwycone, nagłośnione w światowych mediach, że ktoś tam gdzieś w Ameryce spali Koran, więc w krajach muzułmańskich wybuchły zamieszki. Policja próbowała je stłumić, zginęło kilkadziesiąt osób, parę ambasad amerykańskich, a przy okazji innych ambasad zachodnich zostało zaatakowanych, niektóre poszły z dymem. Sam prezydent Stanów Zjednoczonych musiał prosić idiotę, żeby nie palił tego Koranu. On powiedział, że się jeszcze zastanowi, we wtorek nie spali, ale może spali w piątek. Ale do piątku już nie wiadomo, jak się sprawa zakończyła, bo jak z pewnego powodu, tak jakby ktoś by się wechę przełożył, powiedział, nie ma tematu. Skończył się. Ja nie wiem, czy on w końcu ten Koran spalił, czy nie. To nie miało znaczenia. Chodzi o siłę tych mediów, które przez nagłoszenie wziętego kompletnie historyjki zakładam, że ten facet w ogóle istniał. Ale przecież równie dobrze mogłoby go nie być. Mógłby zostać zmyślony, albo mógłby zostać wynajęty do takiego ogłoszenia, albo podpuszczony przez samo medium, które chciałoby mieć cytowania, rozgłos w konkurencji z innymi korporacjami, przebić ich, bo to się przekłada na pozycję na rynku, a pozycja na rynku się przekłada na pieniądze. A to był taki błysk nowej epoki, podobnie jak błyskiem nowej epoki był sprawa fali imigracyjnej, na przykład Herzlich Willkommen pani Angeli Merkel. Przecież tak naprawdę zostało to zrobione przez jedno ujęcie z plaży dziecka, które na fale, nieżywego dziecka, które fale wyrzuciły na brzeg. To wszystkich wzruszyło, to wszystkich poruszyło. Jaka była prawda? Kto to właściwie wie? Podobno to nie był żaden uchodźca, ten malec, podobno w zupełnie innych okolicznościach zginął. Nikt się nawet nie zastanowił, jak to... Ktoś zrobił to zdjęcie, jak to zobaczył dziecko i zamiast pobiec mu pomóc, dotknąć, sprawdzić, czy ma puls, to zaczął fotografować. A jeżeli najpierw sprawdził, no to rodzi się podejrzenie, że je specjalnie ułożył, że był w tym jakiś ten... Nieważne. To były kolejne błyski, to są jedne memy. Ale potem mamy całą symfonię, która zagrała u początku nowego świata. Nowego świata, w którym korporacje mają więcej do powiedzenia zdecydowanie niż miały kiedykolwiek, a już od dawna mają dużo do powiedzenia, za dużo mają do powiedzenia w naszym świecie. Ta symfonia to oczywiście kwestia COVID-a. To kwestia paniki.
przeraźliwej paniki, która została rozpętana także przez media społecznościowe. Przecież ja tutaj na YouTubie miałem usunięty film za to, że zacytowałem profesora generała Grzegorza Gieleraka, rektora Wyższej Szkoły Medycznej, Wojskowej Akademii Medycznej, ordynatora sławnego szpitala warszawskiego. Zacytowałem dosłownie jego wywiad z gazety, gdzie on mówił, że wariant Omikron nie jest taki niebezpieczny jak poprzednie warianty, w związku z czym pewne restrykcje nie są potrzebne. I jakiś człowiek tutaj z kontroli YouTube'a, zatrudniony po taniości, jak się mawia, więc nie wiem, jakie mające wykształcenie, ale śmiem twierdzić, że pewnie mniejsze prawa do wypowiadania się fachowo niż generał profesor, stwierdził, że to jest oni nie, bo ich linia jest taka, że wszyscy mają być spanikowani, bo jak są spanikowani, to się na nich dobrze zarabia. Ciekawe, czy to do Państwa przejdzie. Jeżeli Państwo oglądacie, to znaczy, że już wytyczne się zmieniły, bo już co było na tamtej padnicy do zarobienia, to się zarobiło. No, wiadomo, że głównie zarobili producenci szczepionek. Już teraz jakoś nikt nie mógł uzyskać odpowiedzi, gdzie się podziały te miliony szczepionek, co z tą kasą, kto za to odpowie, że to kupowano, miliardy poszły w kabzy, prawda, wielkich magnatów korporacyjnych, ale jakoś nikt o tym nie mówi, no bo kto by o tym mówił w dużych mediach, to znajdzie ten karton na stole. I zniknie w 15 minut. A kto by o tym mówił w małych mediach? Niech se mówi. To jest małe, to interesom nie zaszkodzi. W końcu jakoś tam sobie możemy funkcjonować. Ale nie chodzi o to, że jedna panika się skończyła. Ta siła wywoływania paniki została. I to jest, proszę Państwa, powód, dla którego ja kiedyś napisałem, że media stały się miękkim podbrzuszem demokracji. Media się stały w ogóle miękkim podbrzuszem państwa demokratycznego. I tutaj muszę przejść do tezy, która państwa być może zaskoczy. Ale moja teza jest taka. Wbrew utartemu stereotypowi media nie mogą być wolne. Media nie mogą być wolne od kontroli państwa. Media nie mogą być wolne od kontroli państwa, ponieważ pozostawienie mediów poza jakąkolwiek kontrolą państwa to jest coś takiego, jakbyśmy pozostawili prawo do posiadania prywatnych wojsk. Nie ma państwa, jeżeli ktoś, magnat, może sobie własne wojsko zebrać i uzbroić i wymierzać własną sprawiedliwość. Aparat przemocy musi być zmonopolizowany, na tym polega nowożytne państwo, dlatego w średniowieczu wszystkie te wielkie reformy gdzieś tam w zachodniej Europie, to się od Filipa Pięknego zaczynało. Te wszystkie reformy polegały na zakazie posiadania prywatnych wojsk, podporządkowania ich królowi i zakazie prowadzenia prywatnych wojen. No to był spór w feudalnych krajach, czy odebrano magnatom prawo do prowadzenia prywatnych wojen, które uważano wtedy za jedno z podstawowych, oczywistych praw człowieka, oczywiście człowieka bogatego i dobrze urodzonego. Posiadanie prywatnych mediów poza wszelką kontrolą, to jest tak, jakbyśmy oddali korporacjom prawo, że możecie sobie jako korporacja mieć swoje wojska, możecie mieć swoją policję, swoich prokuratorów i na swoich terenach wymierzać swoją sprawiedliwość. Z drugiej strony oczywiście te wszystkie tradycyjne zastrzeżenia, że media kontrolowane nie spełniają żadnej roli kontrolnej, są prawdą. Jest pytanie, jak wybrnąć z tej sytuacji? Nie będę udawał, że mam już tutaj na podorędziu gotowe projekty ustaw, czy nawet gotowe wytyczne, jak takie ustawy powinno się pisać. Ale wiem jedno. Proszę Państwa, można mnożyć przykłady tego, że każde państwo może zostać zniszczone za pomocą wywołanej paniki. Można wpływać na ludzi różnymi metodami. Stacja TVN24, nie pamiętam, to ona jeszcze wtedy chyba do Discovery nie należała, ale to dała taki przykład, to było nieudolne i to się nie udało. Jak próbowano zmienić wyniki wyborów prezydenckich, ogłaszając, że rzekomo jakiś fanatyk dokonał zamachu na prezydenta Komorowskiego. Państwo to pamiętacie? Wzięta w ogóle z niczego historia, chciał podejść facet do Komorowskiego i podać mu ulotkę.
Bodajże antyaborcyjny został zatrzymany przez ochronę. TVN zmyślił, że to była próba zamachu. Do wieczora, do zapadnięcia ciszy wyborczej, grzał rozmowy z histerycznie wykrzykującymi ludźmi, do czego nienawiść PiSu doprowadziła. Próbowano tutaj zabić prezydenta. To jest niewiarygodny skandal. Tak, ale ponieważ to była tylko jedna antena, to a Komorowski był jaki był, to już mu nic nie pomogło. A potem cisza wyborcza, od poniedziałku TVN udawał, że nigdy więcej, prawda, nie wspomniał o tym zamachu, który sam stworzył. Ale gdyby TVN nie był sam, gdyby akcja była lepiej przygotowana, gdyby nagle zmyślono, ogłuszono ludzi krzykiem, że był zamach, to w sytuacji, gdy kandydaci byliby tam jeden na jeden, to mogłoby zmienić wynik wyborów. Przecież całe śledztwo w Ameryce prokuratora Millera z ogromnym rozmachem, za ogromne pieniądze, przesłuchania w Senacie, nie tylko prokuratorskie, przesłuchania na przykład zarządów Facebooka, Twittera. No wszystko było pod hasłem, że Rosja wpłynęła na wyniki wyborów w Ameryce. No. I wpłynęła rzeczywiście. Dlaczego wpłynęła, to mówiłem Państwu w tym filmiku o kulkach Putina. A niewątpliwie duże pieniądze, to jest udowodnione, bo Facebook nawet przyznał się, że jakieś sumy ogromne wziął za reklamy anty-Hillary Clinton, prawda, ośmieszające ją, rozmaite fake newsy na jej temat produkujące. I Facebook nawet zresztą przyznał się, że wziął te pieniądze w rublach bezpośrednio, więc nawet nie było to żadnym oszustwem. Można wpłynąć na wynik wyborów za pomocą mediów, tak? Czy to tradycyjnych, czy społecznościowych. Mam nadzieję, że nie jest to teza, którą ktoś zaneguje. No więc jeżeli można wpłynąć na wynik wyborów i sprawić, że wybory nie będą uczciwe, to w takim razie media muszą, państwo musi być zabezpieczone przed tym, tak? Media muszą być pod jakąś kontrolą. Jaką kontrolą? Właścicielska kontrola korporacji nie wystarcza. Kontrola, że tak powiem, z dołu, po fakcie, też nie wystarcza. No bo co z tego, że się zrobi histerię, panikę, na przykład przekona się ludziom za pomocą potęgi korporacji, 3-4 się zmówią i powiedzą ludziom, idzie krak bankowy, wyciągajcie pieniądze. Nie trzeba tego mówić, wystarczy zrobić panikę, ludzie rzucą się wyciągać pieniądze z banków, rzeczywiście nastąpi krak bankowy. A krak bankowy, jak wiemy, polega na tym, że miliony tracą, a nieliczni zarabiają miliardy. No to mogę sobie wyobrazić taką sytuację, tak? A potem się okazuje, że no właściwie to nie było tego powodu, ale nie, no był, bo przecież krach nastąpił, ludzie potracili pieniądze, zostali bez kasy, a ci, co rozpętali panikę, zarobili. I co z tego, że później Krajowa Rada Mediów, czy Radiofonii i Telewizji zbada, czy te materiały były rzetelne, uzna, że były nierzetelne, każe zapłacić jakąś grzywnę tym, którzy te materiały wyprodukowali. Po herbacie. Nie ma o czym gadać. Więc musi być jakieś narzędzie państwowe, jakiś rodzaj rady, która nie na zasadzie cenzury prewencyjnej, skądinąd zakazanej przez naszą konstytucję, chociaż media społecznościowe, ci giganci i korporacje się generalnie naszą konstytucją nie przejmują, co też jest znaczącym argumentem na rzecz tego, co tu Państwu mówię. Ale może nie na zasadzie cenzury prewencyjnej, może nie na zasadzie kontroli właścicielskiej, ale jakiś rodzaj błyskawicznego reagowania musi być. Takie, żeby państwo miało możliwość w momencie, kiedy ma do czynienia z takim hybrydowym atakiem. Pamiętajmy, że te korporacje, zwłaszcza w państwie takim jak nasze, jest to ważne, bo przecież te korporacje są korporacjami zagranicznymi. No akurat obecnie zdaje się Amerykanie bardziej lubią władzę od po 24 lutego, czy właściwie po 6 lutego 2022 roku zaczynają bardziej lubić naszą władzę i ten statek takich mediów, bo RASP też jest w dużym stopniu amerykański, te statki zaczynają tak powoli zawracać, już burtę pokazują, już się dziwne rzeczy dzieją, że Tusk myślał, że jest u siebie, sobie tak gadał różne głupoty, a tu się okazało, że się nagrało i poszło w eter. Oczywiście przypadkiem. Jestem przekonany, że to był zupełnie czysty przypadek. Więc nieważne, te media są kontrolowane skądinąd i one w którymś momencie mogą odegrać ogromną rolę jako narzędzie wojny. To narzędzie trzeba móc po prostu w odpowiednim momencie, w razie czego przejąć, wyłączyć. Musi być taka możliwość. To wymaga zmian w konstytucji, to wymaga w ogóle zmiany w myśleniu o państwie.
bo to jest miękkie podbrzusze. Tu nas można załatwić w jednej chwili, wywołać histerię, wywołać panikę, czy to epidemią, czy to czymkolwiek innym, a potem po kilku dniach nie będzie co zbierać. Potem będzie można długo udowadniać, jak to się stało, że to w ogóle wszystko było oszustwem, że to był jakiś atak hybrydowy. No może myślmy o tym nieco wcześniej. Wydaje nam się, że o, tu mamy media państwowe, to kontroluje je rząd, czyli partia, która tworzy rząd. Tu mamy media prywatne, to one będą antyrządowe i to się jakoś tam nawzajem będzie znosiło. W jakimś sensie to tak działa, ale nie zawsze musi działać. Ja trochę jestem rozczarowany, powiem Państwu, na koniec jałowością tych wszystkich dyskusji, które toczą się w obozie władzy, czy właściwie nie są to żadne dyskusje, tam się pojawiają jakieś pomysły i albo pomysł pada od strony prezesa, względnie prezes podchwyci, to wtedy jest wzmożenie na tak, albo to nie jest od strony prezesa, więc albo prezes zmarszczy brwi, więc wtedy pomysł pada. Natomiast dyskusji jakiejś to tam nie ma nad tym. Natomiast problem polega na tym, że te pomysły, ponieważ no generalnie rządzą nami ludzie z poprzedniej epoki, grupa rekonstrukcyjna sanacji, jak to wielokrotnie mówiłem, a w opozycji też mają ludzie z poprzedniej epoki, tę grupę rekonstrukcyjną, gdzieś tam jeszcze powiedzmy lat 90. tego pierwotnego PRL-u bis, kapitalizmu politycznego, jak to wtedy nazwano. Jedni i drudzy żyją w innej epoce, w związku z czym te pomysły z reguły są gdzieś obok problemu rzeczywistego. Jako przykład podam coś, o czym pisałem wielokrotnie, że wszystkie dyskusje o reformie służby zdrowia są u nas bez sensu, ponieważ dyskutuje się właściwie o tym, kto ma być właścicielem przychodni i szpitali. Tymczasem to, kto jest właścicielem przychodni i szpitali, czy to one są samorządowe, czy są państwowe, czy należą do placówek medycznych, uniwersyteckich, czy są prywatne zupełnie, czy są tworzone przez spółdzielnie, czy są takie i takie na rynku, to nie ma najmniejszego znaczenia, ponieważ kluczem jest nie szpital przychodnia, tylko ubezpieczalnia. I dopóki jest jeden NFZ, który wyznacza ceny procedur medycznych i je refunduje, zamawia i tak dalej, to nie ma znaczenia, czy je zamawia w prywatnym, czy w samorządowym, czy w państwowym, centralnym, czy w Akademii Medycznej, szpitalu. Nie ma to najmniejszego znaczenia, to oni decydują. Dopiero, żeby to zaczęło działać, trzeba stworzyć konkurencję na rynku ubezpieczeń. I tyle na ten temat, bo nie o służbie zdrowia dzisiaj mówię, tylko o przykład. Gadamy zupełnie o czym innym. Współpłacenie, żeby pacjent płacił, dobra, to płaci, no ale to jednak sprzeczne z konstytucją, że przechodzi nas tym, żeby jak nie płacił, no to nie płaci, no ale jak nie płaci, to nie ma pieniędzy, no to trzeba więcej pieniędzy, a to żadne pieniądze nie wystarczą, jak to nie jest racjonalnie zarządzane, a nie będzie nigdy racjonalnie zarządzane, jak jest monopol NFZ-u, bo monopol nigdy racjonalnie nie zarządza, bo niby dlaczego? Racjonalne zarządzanie rodzi się dopiero wtedy, kiedy jest jakaś konkurencja, prawda? Więc cała dyskusja jest o czym innym. I u nas dyskusje o mediach są prowadzone według tego samego schematu, że się gada zupełnie o czym innym, bo się mówi na przykład repolonizacja, że media, żeby były polskie. Znaczy, to ma oczywiście jakiś sens, bo wiemy, że w Niemczech czy we Francji jest nie do pomyślenia, żeby ktoś obcy kupił nawet gazetę mało wpływową. A szczególnie przykładem jest przykład niemiecki. Francuski jest też dość dobry, bo tam no, wszystkie te korporacje są wrośnięte w system władzy. To jest coś innego niż u nas, gdzie korporacje są obce. Mówię tylko o korporacjach medialnych. Tak u nas zrobiono, że puszczono to wszystko na żywioł, prawda? Być może zadziałała korupcja, być może głupota kolejnych rządów, prawdopodobnie jedno i drugie naraz. No ale u nas korporacje są obce, to oni tam mają korporacje własne, których szefowie się spotykają z kanclerzem, czy panią kanclerz, z prezydentem, z premierem, z odpowiednimi ministrami, właściwie są z jednego towarzystwa, razem zapewne grają w golfa, razem się, więc to jest ten krąg, który się poczuwa jakoś do państwowej odpowiedzialności. I to jest ta różnica. U nas tego nie ma, bo umknęło mi, być może to hasło powinno być mocniej wyartykułowane, więc teraz powtarzam, piszę na tablicy naszej wirtualnej i podkreślam. Media nie mogą być wolne, muszą być mediami państwowymi.
nie powinny być mediami partyjnymi, bo to jest rzeczywiście do bani, ale muszą być mediami propaństwowymi. Nie w sensie należności do organizacji państwowej, ale w sensie szanowania elementarnych interesów państwa. To jest to, do czego dążymy, dokąd nie zmierzamy na razie, ale namawiam, żebyśmy zaczęli do tego zmierzać. I Francja, Niemcy, zachowując strukturę właścicielską korporacyjną, w jakimś stopniu mają te media swoje propaństwowe. Amerykanie też sobie poradzili jakoś z tym po klęsce, którą im własne media zadały w Wietnamie i agentura sowiecka kierująca tymi mediami. Muszę zobaczyć, że zupełnie inaczej już się zachowywały media amerykańskie w czasie wojen w Zatoce Perskiej na przykład, czy w Iraku. W pierwszej wojnie w Zatoce Perskiej, a drugiej już bezpośrednio jakoś nazwano Irakiem. W razie tych dwóch wojen, prawda? Czy innych konfliktów zbrojnych. Już zupełnie inne. Tam widać, że mimo, że to są cały czas media korporacyjne, to już pełna odpowiedzialność, szanowanie imperialnego interesu Stanów Zjednoczonych. Oczywiście gdzieś tam można sobie tworzyć jakieś blogi, gdzie sobie jacyś inni będą wojować, ale ten podstawowy zrąb decydujący o nastrojach społecznych jest pod państwową kontrolą. Media propaństwowe w takim sensie być powinny. U nas nie są, ponieważ Discovery nie jest polską korporacją i nawet jak jest, to też to jeszcze niewiele zmienia, bo mówimy o tym repolonizacji mediów, niektórzy mówią o demonopolizacji mediów. Wszystko chodzi o to, żeby te media były przedstawione, być takie wściekle antyrządowe. Po prostu o to chodzi, bo one przekraczają granice między byciem antyrządowym a antypaństwowym. To w różnych proporcja. No ale przecież te najbardziej jadowicie antypolskie, typu na przykład Agory, są raczej polskimi mediami. Przynajmniej jeśli chodzi o spółkę założycielską. Nie narodowość tutaj decyduje. I nie monopolistyczna pozycja decyduje. Co decyduje? Decydują zyski. Dlatego kluczem, a skąd są zyski? Z reklam. Dlatego to tak podpowiadam ludziom, którzy tam może mnie słuchają, i coś mogą. Nie wiem, czy mnie tacy słuchają. A jeśli mogą, to może jeszcze i chcą. Że klucz teraz do jako takiego opanowania, zapanowania nad mediami, żeby one się stały bardziej propaństwowe, niekoniecznie przestały być prorządowe, ale przestały być antypolskie. Ten klucz nie jest we własności mediów, bo tego się szybko nie zmieni. Nie stworzymy polskiej korporacji, która będzie... Nie odkupimy, prawda, tych mediów korporacyjnych, bo nawet wtedy taka potęga jak Discovery, będąca w jednej spółce po połączeniu z Warnerem, prawda, to ona i tak sobie założy, natychmiast obejdzie, stworzy inne media, jeżeli będzie chciała w Polsce mieć. W tej chwili kluczem do jako takiej kontroli nad mediami są wpływy z reklam. I proszę zobaczyć, co tu się dzieje. To mamy, że mnie skłamał, trzy duże domy medialne. I w największym, co wydaje jako pars pro toto, bo inni nie są lepsi, tylko mniej nawiedzeni i mniej się z tym afiszują. Największy tym szefem jest niejaki pan Jakub Bierzyński. Kompletny antypisowski oszołom. Człowiek o umysłowości Romana Giertycha czy Tomasza Lisa. Oszalały, który gdzieś tam na Twitterze wypisuje. Myślicie państwo, że ta agencja kieruje się w rozdziale ogromnych pieniędzy, które rozdziela wyłącznie perspektywą, tutaj współczynnikiem dotarcia, ile zysku ta reklama przyniesie w takim a takim albo w takim a takim piśmie? Nie, bo to łatwo jest krytykować TVP, że jest jaka jest, ale ona jest jaka jest, bo jest anty-TVN-em i tak samo łatwo jest rwać włosy z głowy nad kasą ze spółek Skarbu Państwa, które idzie do prorządowych mediów. Do mojego tygodnika nie idzie, bo to nie jest prorządowy tygodnik, ale to jest na marginesie, to łatwo się potępiać, że to jest patologia. No, to jest patologia, że spółki Skarby Państwa traktują reklamy jako sposób wspierania propagandy prorządowej. Chociaż można powiedzieć zawsze państwowotwórczej, posanacyjnemu. Granica jest płynna. Ale to dlatego, że żeby najlepsze medium, jakbyśmy robili tygodnik, uważam, że zamordowany przez gangsterów z Platformy Obywatelskiej, to w tym tygodniku mieliśmy jako jedyni, jakśmy zrobili profil dla agencji reklamowych, profil naszego czytelnika, okazało się, że mamy najlepszy target reklamowy w Polsce ever, że tak powiem. Każdy nasz czytelnik znał co najmniej jeden obcy język statystyczny. Najmłodsi, najlepiej wykształceni czytelnicy, 100 000 nakładu ponad,
No i co, myślicie Państwo, że to przyciągnęło reklamy? Nie. Reklamy szły do innych miejsc, do innych koncernów. Więc jeżeli Państwo myślicie, że agencje kierowane przez takich ludzi jak pan Bierzyński rozdzielają tę kasę uczciwie, tak samo jak te, które de facto przez badania oglądalności rozmaitych telewizji rozdzielają te strumienie kasy, bo w telewizji się wynajmuje reklamę i płaci się potem od tego, co ta mająca monopol w Polsce jedna, jedyna agencja badająca oglądalność potem wykaże, że ile to osób w tym czasie te telewizje oglądało, więc tak naprawdę jakieś tam przesunięcie jednej cyfry po przecinku, że oglądało nie 7,5, a 7,6% na przykład w tym momencie targetu reklamowego, to już są grube, grube miliony, które się nie do tej telewizji pójdą, tylko do tej. Więc wierzycie Państwo, że to jest wszystko uczciwie zrobione? Fajnie. Wierzcie Państwo w to dalej, jak człowiek w takie rzeczy wierzy, to ma lepsze samopoczucie. Ja nie mówię w tej chwili więcej na temat tego systemu, bo wolałbym, żeby fachowcy bardziej w reklamie siedzący o tym porozmawiali. Ja tylko zwracam uwagę na problem, że gadanie o repolonizacji mediów, czy o demonopolizacji mediów, to jest pikuś, czy nawet o zwracanie uwagi na korporacje, specyfikę tych mediów należących do korporacji, to nie jest istota sprawy w tej chwili. W Polsce istotą sprawy są te strumienie pieniędzy, bo korporacje oczywiście mają swoje polityczne interesy, mają swoje polityczne sympatie, ale można z nimi, jak z każdym potworem, można je oswajać. Jeżeli potwór widzi kasę, to będzie się kierował swoimi interesami i wtedy jakoś tak wajchowy poustawia te wajchy, że przekaz medialny będzie korzystny dla rządu, albo niekorzystny dla rządu, a co nas to obchodzi, oby był korzystny dla państwa. Proszę Państwa, jakkolwiek szokująco to brzmi, media nie mogą być wolne tak do końca. Tak jak nie może być wolności zakładania własnej armii, własnej policji, czy prowadzenia własnych więzień, do których wedle uznania sobie będziemy ludzi wsadzać. Jeżeli państwo ma sens, jeżeli w tym państwie mamy zachować nasze wolności, to musi być mechanizm kontrolowania tego przez państwo, które oczywiście powinno być jakoś kontrolowane przez nas. Mówię to po to, żeby przełamać pewien tabu, pewien bezmyślny schemat, że tak jak żeśmy widzieli przy próbach wprowadzenia podatku reklamowego, prawda, kiedy się uderza w histerię, a wolność mediów jest zagrożona, to wszyscy w tej histerii uczestniczymy, jak w każdych histeriach, czy to epidemicznych, czy politycznych, wywoływanych przez wielkie korporacje zarządzające naszymi emocjami. Więc oswójmy się z tym. Nie. Media muszą być lojalne wobec państwa, w którym istnieją, muszą być przez państwa kontrolowane i musi być możliwość wymierzenia im kary, jeżeli popełniają przeciwko dobru państwa przestępstwo.